Kasiu? I zawiszę jadam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym posiedzeniu. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, zastępców, witam pracowników Urzędu Miasta, sołtysów, przewodniczących Rady Dzielnicy Kamionka i mieszkańców Mikołowa. Otwieram 20. sesję Rady Miejskiej. Na początku przeczytam porządek. Otwarcie sesji, co nastąpiło, stwierdzenie prawomocności. W chwili obecnej na sali obecnych jest 18 radnych, 19. Pan radny Adam Zawiszowski usprawiedliwiał swoją nieobecność. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z sesji nr 19, łamane przez 2019. Tu jest chyba pomyłka, 19 łamane przez 2020. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031, udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu na kwotę 45 tysięcy złotych, udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu na kwotę 80 215 zł, udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu na kwotę 7 970 zł 40 groszy, udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na kwotę 100 tysięcy złotych. Dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów. Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Klonowej, przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Świętego Wojciecha, przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Nowy Świat, przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Podleskiej, nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, nadania nazwy ulica Łąkowa w Mikołowie, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Mieczysława Dziędziela w Mikołowie. Warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Wprowadzenia na obszarze centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu. Punkt piąty, informacje przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa. Punkt szósty, informacje burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, odpowiedzi burmistrza na interpelację. Punkt dziewiąty, wolne głosy. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść zmiany do porządku obrad? Bardzo proszę, pan sekretarz. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo radni, proszę o włączenie do porządku obrad projektu uchwały zatytułowanego w sprawie zmian w budżecie na rok 2020, oznaczenie tego druku jako druk sesyjny B i tym samym kolejne punkty ulegają zmianie, jeśli chodzi o nazwę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś uwagi? Bardzo proszę, pani radna Stanisława Hajduk-Wies. Ja mam pytanie. Intryguje mnie taka sprawa. Brakuje uchwały numer 17. Nie wiem, czy nie musi być chronologii, nie musi być numeracji. Nie mamy tutaj w porządku obrad. Ja nie mam numeracji. Może nie ma potrzeby zachowywania numeracji, ale nie ma. Tak. Numeracja zostanie poprawiona. Nie zostanie poprawiona. Okay. Projekt uchwały, który nie wpłynął do Rady Miejskiej. W związku z tym nie ma go, jest zarejestrowany, ale nie wpłynął do nas. Czy jeszcze jakieś pytania do porządku? No nie ma i nie będziemy nad nim procedować. Nie ma. Bardzo proszę, pani kierownik. Może do mikrofonu, bardzo proszę.
takim razie, czy ktoś ma jeszcze pytania? Jeżeli nie, to kto jest za przyjęciem porządku obrad, tutaj z wniesioną uchwałą przez pana sekretarza? Bardzo proszę o zagłosowanie na tabletach, podniesienie ręki. Tak, czekamy na głosowanie, nikt nie ma. Już można głosować. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy zagłosowali, nie zarejestrowano nikogo. Chwilkę poczekamy, jakieś problemy techniczne. A ja w międzyczasie powiem, że nasze obrady są prawomocne. Na sali w chwili obecnej obecnych jest 20 radnych. Wznawiamy nasze obrady po przerwie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z sesji nr 19/2020. Protokół był wyłożony, nie wpłynęły żadne uwagi. Uważam za przyjęty. Kolejny punkt, podjęcie uchwał w sprawie. Na druku numer A podmieniony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. I tutaj może powiem, pierwotny projekt był omawiany na komisji numer 2, 3 i 6. Komisja numer 6, opinia pozytywna dla zmian w dziale 800... A nie podmieniony, dobrze, okej, są dwa druki, dobrze, jest uzupełniony. W takim razie na druku numer A projekt uchwały, który był omawiany na komisji numer 2, 3 i 6. Komisja numer 6, opinia pozytywna dla zmian w dziale 801, 852, 854. 3 głosy za, 2 wstrzymujące się. Komisja numer 2, opinia pozytywna. 5 głosów za, 1 wstrzymujący się. Komisja numer 3, opinia pozytywna dla zmian w działach 600, 700 i 900 jednogłośnie. Czy ktoś ma pytania do tego projektu uchwały? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Krzysztof Jakubiec jeszcze. Okay. Uchwała została podjęta większością głosów. Teraz na druku numer B, projekt uchwały, który został wniesiony. Bardzo proszę o omówienie. Pani skarbnik, bardzo proszę, oddaję pani głos. Szanowni Państwo, dzisiaj otrzymaliśmy do Wydziału Finansowego dokument, który stwierdza, że musimy w trybie natychmiastowym, to znaczy w terminie, który upływa jutro, zwrócić część zaliczki. Dotyczy to centrum przesiadkowego, które jest w trakcie budowy. Zaliczka rządzi się takimi prawami, że po przedłużeniu rozliczenia, jeżeli wpływ był w ubiegłym roku, to musimy zwrotu dokonywać z wydatków. Z racji tego, że ten obowiązek ciąży na nas w jutrzejszym dniu, musieliśmy szybciutko właśnie zaproponować podjęcie takiej uchwały i ta uchwała opiewa na kwotę 747 649 zł i 64 grosze. Proponowany zwrot będzie pokryty z wolnych środków właśnie z zaliczki, którą żeśmy otrzymali. Tylko przepływ po prostu musi być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Mateusz Handel. Ja może jeszcze uzupełnię wypowiedź pani skarbnik, tak żeby Państwa wszystkich uspokoić. Broń Boże, nie mówimy o tym, że jakiekolwiek środki finansowe straciliśmy. Chodzi tylko i wyłącznie o rozliczenie zaliczki. Proceduralnie wygląda to tak, że my występujemy o zaliczkę i musimy ją spożytkować, czy właśnie wydatkować w ciągu 3 miesięcy. My oczywiście kierujemy się harmonogramem prac, który nam wykonawca pokazuje i który z nami razem ustala. No wiadomo, że nie zawsze te prace idą zgodnie z harmonogramem, także my w 100% tej zaliczki nie rozliczyliśmy, zwracamy ją, co wcale nie oznacza, że w
finalnie cokolwiek straciliśmy. My to po prostu będziemy na następnych pracach kontynuować. Był to jeden po prostu z etapów prac. Wiązał nas 3-miesięczny termin, więc tutaj proszę o pewną wyrozumiałość i uspokajam, nie straciliśmy ani złotówki. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok na druku numer B? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Na kolejnym druku uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031. I tutaj został do wymiany załącznik numer 1 w dniu dzisiejszym i 3. Projekt uchwały był omawiany na komisji numer 2. Opinia pozytywna, 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Na kolejnym druku uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej, udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu. Projekt uchwały był omawiany na komisji numer 2. Opinia pozytywna, 5 głosów za, 1 wstrzymujący się. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu na kwotę 45 tysięcy zł? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu na kwotę 80 215 zł. Projekt był umawiany na komisji numer 2. Opinia jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi mikołowskiemu na kwotę 80 215 zł? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na kwotę 7 970 zł 40 groszy. Projekt był omawiany na komisji numer 2. Opinia jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na kwotę 7 970 zł 40 groszy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na kwotę 100 tysięcy złotych. Projekt był omawiany na komisji numer 6. Opinia pozytywna jednogłośnie. Na komisji numer 2. Opinia pozytywna jednogłośnie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na kwotę 100 tysięcy złotych? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Na kolejnym druku uchwała w sprawie dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów. Projekt uchwały był omawiany na komisji numer 2. Opinia pozytywna, 5 głosów za, 1 wstrzymujący się. Komisja numer 3, opinia pozytywna wraz z uwagami technicznymi zgłoszonymi przez radnego Adama Zapiszowskiego dotyczącego paragrafu 1 i 3. 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się. Uwagi, które zostały zgłoszone. W paragrafie pierwszym tirety zamienić na punkty. W paragrafie trzecim pierwszy akapit oznaczyć ustępem 1, drugi akapit przenumerować na
numer 2. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bardzo proszę, Pani Radna Stanisława Hajduk-Wiesz. Ja mam pytanie, jak się ma to do dotychczasowych dopłat? Obecna dopłata, jak się ma do dotychczasowych? Bardzo proszę Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi. Są kwoty rozbite jakby na dopłaty do wody i dopłaty do ścieków. Jest łącznie 99 groszy różnicy. Wcześniej było złoty 22 grosze dopłaty do wody, teraz jest złotówka. Na ściekach było 4,73, teraz jest 4 złote. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania uchwały z poprawkami, które zostały wniesione na komisji i odczytane. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów wraz z poprawkami? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Na kolejnym druku. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały był omawiany na komisji numer 3. Opinia pozytywna jednogłośnie. Jednocześnie dołączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 14 do 21 lutego. Wyniki konsultacji. W terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii i wniosków i uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji. Czy są jakieś pytania w tym temacie? Bardzo proszę, pan sekretarz. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, chciałbym wnieść autopoprawkę. Chodzi o paragraf trzeci, który obecnie brzmi: uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Proszę, aby ten paragraf zmienić na taki, który ma następujące brzmienie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Uwagi nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania uchwały wraz z naniesioną poprawką. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Świętego Wojciecha. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia pozytywna, 7 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Tak, skleiły mi się kartki. Faktycznie wracamy. Jesteśmy przy uchwale w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Klonowej. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia pozytywna, 5 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Klonowej? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Większością głosów, przepraszam. Jesteśmy teraz przy uchwale w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Świętego Wojciecha. Tak jak wcześniej wspomniałam, projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia pozytywna, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Świętego Wojciecha? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Na kolejnym druku uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Nowy Świat. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia pozytywna, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Nowy Świat? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Na kolejnym druku uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Podleskiej. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia pozytywna, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Podleskiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został podjęty większością głosów. Na kolejnym druku uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia jednogłośnie pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku uchwała w sprawie nadania nazwy ulica Łąkowa w Mikołowie. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia jednogłośnie pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Łąkowa w Mikołowie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Mieczysława Dziędziela w Mikołowie. Projekt był omawiany na komisji numer 4. Opinia jednogłośnie pozytywna. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Mieczysława Dziędziela w Mikołowie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na kolejnym druku uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Projekt był omawiany na komisji numer 2 oraz 3. Komisja numer 2 opinia pozytywna, 5 głosów za, 1 wstrzymujący się. Opinia numer 3, komisja numer 3 opinia pozytywna, 4 głosy za. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pani radna Stanisława Hajduk-Wiec. Z projektu uchwały wynika, że górna granica bonifikaty to jest 75% wartości. Jak było przy dotychczasowych bonifikatach? Bardzo proszę, pan burmistrz. Dotychczasowa bonifikata maksymalna to było 85%. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego? Bardzo proszę o podniesienie ręki za głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Na kolejnym druku uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu. Wpłynęła opinia burmistrza miasta dotycząca projektu oraz wpłynęło pismo. Może tutaj oddam głos pani radnej Anecie Esnekier. Pani przewodnicząca, faktycznie wczoraj pod wpływem wszelkich informacji, które spływały do Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Obywatelskiej, której jestem pełnomocnikiem, jakby podjęliśmy wspólnie decyzję, że bierzemy pod uwagę te opinie prawne, które są bardzo istotne i jakby przekierowujemy uwagę związaną z naszą inicjatywą uchwałodawczą obywatelską
obywatelską w stronę starostwa, bo tak właśnie z opinii prawnych wynikało. I jednocześnie zgłosiłam też jako pełnomocnik komitetu prośbę o to, żeby ściągnąć z dzisiejszego porządku obrad tę uchwałę właśnie z wskazanych przeze mnie powodów, że bierzemy pod uwagę opinie prawne z nią związane. I równocześnie chciałam prosić o możliwość zaprezentowania idei związanej z uspokojeniem ruchów w ogóle związanym ze strefą uspokojonego ruchu, tak żeby Państwo też wiedzieli, nad czym będziemy ewentualnie z Panem Starostą i ze Starostwem pracować i współpracować, bo też uruchomiliśmy już współpracę właśnie z tamtym organem. Dobrze, zanim ja oddam jeszcze głos, tutaj Pani przygotowała prezentację, chciałam Państwu poinformować, że jest to pierwszy taki projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przeszedł on w Radzie całą procedurę należną. Mamy opinię Komisji Rewizyjnej, opinię Pana Burmistrza, wczorajsza opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. I opinia, bo ja przepraszam, nie mam tutaj dołączonej komisji, opinia komisji. Opinia była negatywna, jest w e-sesji. Z argumentem takim, może też odczytam, który był również w opinii pana burmistrza. Zarządzanie ruchem na drogach gminnych należy do starosty. Starosta jako organ zarządzający ruchem może zmniejszyć prędkość na drogach gminnych za pomocą znaków drogowych, które z kolei są elementem organizacji ruchu, zaś zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu nie jest aktem prawa miejscowego. Wobec powyższego na ograniczenie prędkości w drodze uchwały Rady Miejskiej Mikołowa stanowiącej akt prawa miejscowego nie zezwalają przepisy prawa. W związku z powyższym opinia wczoraj Komisji do Spraw Gospodarki Miejskiej była negatywna do tego projektu, ale tutaj oddaję pani radnej głos, która przedstawi całą ideę powyższej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Czy w związku ze złożonym w dniu wczorajszym pismem, które brzmi: działając jako pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu i dbając o zwiększenie szans na skuteczne wprowadzenie strefy, proszę o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projektu uchwały Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w wyżej wymienionej sprawie. Czy pani podtrzymuje swoje stanowisko? Tak, podtrzymuję, biorąc pod uwagę właśnie wcześniejszą wypowiedź, że przenosimy jakby ciężar gatunkowy na starostwo powiatowe i ze starostwem będziemy współpracować. Dobrze, dziękuję. W takim razie musimy przegłosować zmianę porządku obrad, ponieważ projekt ten został zdjęty. Ktoś z państwa jest za zmianą porządku obrad z wyłączeniem tej uchwały? Bardzo proszę o przegłosowanie. Czy mnie nie słychać? Czekamy na głosowanie. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad z wyłączeniem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Okay, porządek został zmieniony. Jeszcze o głos poprosiła pani radna Aneta Esnekier. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za to, że ten projekt uchwały został zdjęty. Nie wiem, czy nie będę nadużywać państwa przychylności, ale chciałabym też złożyć wniosek formalny o wsparcie idei. I wniosek formalny, który chciałabym zaproponować, brzmi tak. Rada Miejska Mikołowa, przychylając się do prośby Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu oraz biorąc pod uwagę 322 pozytywnie zweryfikowane podpisy mieszkańców Mikołowa popierające wyżej wymienioną sprawę, zobowiązuje pana burmistrza do niezwłocznego podjęcia współpracy ze starostą mikołowskim w celu realizacji działań zmierzających do wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu. Bardzo proszę o przyjęcie takiego wniosku. Dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania. Pan burmistrz chciał jeszcze zabrać głos, zanim przystąpimy do głosowania. Dobrze, to już. Czy nie można by tej propozycji inaczej sformułować, bo ja nie mogę odpowiadać za to, że w Mikołowie zostanie wprowadzona strefa uspokojonego ruchu. My możemy zaproponować radnym z powiatu, żeby taki temat przedyskutowali i ewentualnie podjęli, natomiast bez jakiegoś narzucania, że mamy współpracować, żeby w Mikołowie taka strefa powstała. Nie, nie wiem, to oby radni powiatowi nie odebrali tego, tak powiem, w drugą stronę. Bardzo proszę, tutaj odwrotem pani radna i powtórzę w kolejności. Ja dziękuję panie burmistrzu za tą uwagę. Faktycznie intencją jest to, żeby podjąć współpracę. Może nie umiałam tego ubrać tak w słowa, ale intencją jest po prostu podjęcie współpracy na rzecz jakby działań związanych z tym, żeby ta strefa uspokojonego ruchu się pojawiła. Taka jest moja intencja tego wniosku formalnego, który składam. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła pani radna Stanisława Hajduk-Pieski. Bardzo przepraszam, z całym szacunkiem, ale troszeczkę jesteśmy w sytuacji mało komfortowej, dlatego że nie było dyskusji na temat wśród radnych, na temat pomysłu tej strefy, więc jak możemy popierać, jeżeli nie mieliśmy możliwości wymiany poglądów? Ja myślę, że może prywatnie byśmy zostawili każdy z radnych, który chce się podpisać. Projekt był dwukrotnie omawiany na Komisji Gospodarki Miejskiej oraz na Komisji Rewizyjnej, która też weryfikowała podpisy. Tak. Tylko podpisy, natomiast dwukrotnie formalny, tak? Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Jakubiec poprosił o głos. Szanowni państwo, ja mam wrażenie, że temat dotyczy tych, co latają helikopterem. Bo ci, co jeżdżą po Mikołowie, albo usiłują jeździć, to chyba widzą, co się dzieje, że Mikołów stoi, a nie jedzie. I spowalnianie w tej chwili przy tym ruchu prędkości i to jeszcze w tak dziwny sposób, że na jednych drogach 30,
na drugich 40 spowoduje tylko to, że policja będzie mogła odbierać prawo jazdy za przekroczenie, bo jak ktoś pojedzie 60, to już mu zabiorą prawo jazdy. I należałoby się nad tym zastanowić szerzej. Budujemy centrum przesiadkowe. Cała organizacja powinna się w jakimś sensie zmienić, może poprawić płynność ruchu. Przecież w tej chwili na tą sesję jechałem od Dragona 10 minut tutaj, żeby dojechać do Białego Domku. To samo jest rano, to samo jest po południu. Ulica Wyzwolenia zakorkowana, Krakowska zakorkowana, Rybnicka zakorkowana. No nie wiem, jak my chcemy jeździć, jak jeszcze ograniczymy prędkość. Natomiast należałoby z większą uwagę zwrócić na pieszych, którzy wchodzą bez ostrzeżenia na pasy. Po co są wysepki na środku tych pasów? Po co im te telefony w uszach? Na rowerzystów, którzy przejeżdżają przez pasy, a nie przeprowadzają rowery. Tu jest potrzebna edukacja i wtedy możemy szukać poprawy bezpieczeństwa. A nie, ktoś dostał uprawnienia do tego, że może, to jak może, to wchodzi, nie? A potem kierowca jest winny, bo on nie jest w stanie zatrzymać samochodu na jednym czy dwóch metrach. A wracając do podpisów, przynajmniej z tych części, które znam, część osób w ogóle nie jeździ samochodami po Mikołowie. Nie mówię, że wszyscy, ale część, bo też weryfikowałem te podpisy. No to jeżeli osoba, która ma 70 kilka lat i w życiu nie jeździła samochodem, to też bym się podpisał, tak? Żeby spowolnić. A doprowadzimy do tego, że nas rowerzyści będą wyprzedzać w tych korkach, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj w kolejności. Bardzo proszę też o zgłaszanie się na tabletach, bo tutaj już mamy kolejność. Pan Jarosław Sworzeń ad vocem poprosił o głos. Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Ja ad vocem właśnie pana radnego chciałem zauważyć, że w części miast, na które tutaj powoływała się koleżanka Aneta Esnekier, policja stosuje przez jakiś czas właśnie taką akcję upominania, czyli nie karania, czyli te elementy edukacyjne oczywiście w uzgodnieniu z policją w tym wypadku również mogłyby być podjęte, a przynajmniej zaproponowane policji, żeby w okresie po ewentualnym wprowadzeniu tych zmian tutaj proponowanych przez panią radną Anetę Snekier moglibyśmy liczyć. To tak tylko informacyjnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności ad vocem o głos poprosił pan radny Łukasz Ryguła. Bardzo proszę. Gdybym tu mógł z mojej strony się też wypowiedzieć. Ja bym proponował, tak, ogólnie no jesteśmy pewnie wszyscy za tym, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym w każdej naszej tutaj w gminie, w każdej dzielnicy. Wszyscy się pod tym podpisujemy dwoma rękami, aczkolwiek tu bym się chyba troszeczkę przychylał do zdania pana burmistrza i zastanowiłbym się, czy by nie nazwać tego może troszeczkę inaczej, czy by nie skierować tego ogólnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niekoniecznie od razu sugerować strefę uspokojonego ruchu, aczkolwiek w mojej ocenie całą ideą takiego rozwiązania jest coś takiego, żebyśmy kierowcom jasno pokazali, że z dróg, załóżmy powiatowych, wjeżdżają w centrum miasta i w tym obszarze powinni troszeczkę zachować większą ostrożność, inaczej się poruszać. Nie wiem, czy to ma być strefa 30, czy to ma być strefa 40, czy to ma być zmiana infrastruktury. Ja osobiście bym wolał, żeby to były zmiany infrastrukturalne, aczkolwiek, tak jak pani radna Esnekier powiedziała, są to dużo wyższe kwoty, aczkolwiek możemy wziąć przykład jakichś dróg, które no, nawet nie tak dawno powstały w Mikołowie z racji na swoją szerokość i tak były na nich dosyć szybki ruch. W momencie zamontowania jakichś progów ten ruch automatycznie się gdzieś tam uspokaja, więc osobiście jestem dużo większym zwolennikiem infrastruktury, ponieważ ona wymusza, znaki nie zawsze działają, a wszyscy powinniśmy się skupić na tym, żeby kierowca jasno wiedział, zjeżdżam załóżmy z drogi powiatowej, wjeżdżam w centrum, jest tu większy ruch, w tym momencie skupić się na tym oznakowaniu, a zostawiłbym to jednak staroście jakby decyzję, w jaki sposób z miastem współpracować i wypracować taki najlepszy model dla naszego miasta. Dziękuję. W kolejności ad vocem jeszcze pan radny Jarosław Sworzeń. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem tylko zaznaczyć, że ja wniosek koleżanki Anety Esnekier traktuję jako w pewnym sensie instrukcyjny. Jeżeli zgodnie z tym, co powiedział pan burmistrz, stwierdziliśmy kompetencje powiatu w tym zakresie. Ja jako radny nie widzę przeszkód, ażebyśmy w oficjalny sposób po prostu przekierowali tą kwestię no, we właściwe ręce, czyli do powiatu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dalej w kolejności pani radna Aneta Esnekier. Dziękuję bardzo za wszystkie państwa głosy. One są bardzo cenne i istotne. Czasami jest tak, że język nie potrafi ubrać tego, co siedzi w głowie. W związku z tym stąd może też kwestie, no, te, które zostały poruszone. A propos tego, o czym wspominał pan radny Jakubiec, to po pierwsze pojawiło mi się w głowie takie zdanie, kto jest bez winy, niechaj, tak? Czyli kto z nas nie wszedł kiedyś niechcąco na drogę, czy nagle na drogę, kto się nie zagapił. I właśnie też wspomniał pan o mieszkańcach 70+, czy 75+. Idea uspokojonego ruchu to jest zadbanie o wszystkich, czyli wprowadzenie, no tak jak wspomniałam, takiego równouprawnienia w przestrzeni miejskiej i zadbanie o to, żeby te osoby też miały komfort poruszania się w przestrzeni publicznej. I nawiązując do tego, jak sobie wyobrażam współpracę ze starostwem, to dokładnie tak, że rozmawiamy, że konsultujemy, że podejmujemy współpracę i zastanawiamy się, w jakim zakresie, w jakim stylu, kiedy, z kim, jak konkretnie to zrobić. Czyli dziękuję też radnemu Sworzeniowi za to, że jakby odczytał ten mój propozycję mojego wniosku jako intencję, bo dokładnie ona taka jest. Dziękuję bardzo na ten moment. Dziękuję. W kolejności pani radna Ewa Chmielosz. Bardzo proszę. Ja chciałam bardzo podziękować za prezentację i za przedstawienie nam tego materiału. Jest to naprawdę wspaniały pomysł i szczytna idea. Od czegoś trzeba zacząć, żeby zwolnić. I ja myślę, że samo poparcie wniosku, jakkolwiek by on nie brzmiał, ja myślę, że przeformułowanie go w sposób bardziej przyjazny dla ucha, bo tutaj chyba tylko o to chodzi, o kosmetykę, nie będzie wymagał wiele czasu, natomiast idea przegłosowania i poparcia tego wniosku myślę, że jest jak najbardziej na miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pan burmistrz Stanisław Piechula. Bardzo proszę. Szanowni radni, ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na kilka rzeczy i... Halo? Chciałbym zwrócić uwagę państwa na kilka rzeczy i jednak prosić o przemyślenie tego, co tu chcecie podjąć, tak? Uważam, że jeżeli po pierwsze chcecie się zwracać jako rada do powiatu i ma to wyjść od was, to wy musicie jako rada być pewni, czy wy tego wszyscy chcecie. Czyli teoretycznie powinniście zdecydować w jakimś głosowaniu, moim zdaniem, czy większość chce, czy mniejszość nie chce. Tak? Bo równie dobrze pani Aneta mogłaby sama pójść sobie na sesję do Rady Powiatu i powiedzieć, mam taki wniosek, nazbierałam podpisy, proszę radnych powiatu, żeby taką uchwałę czy taką decyzję podjęli. Prosiłbym też, niezależnie od tego, jakie jest moje zdanie i załóżmy, że ja go w tym temacie tu nie wyrażam, ale nie chciałbym, żeby państwo mnie obarczali czymś, co mam załatwić, bo państwo w ogóle nie wiecie, czy ja to chcę, czy nie. A załóżmy, że mnie się ta idea nie podoba, to ja pójdę i powiem, wiecie co, radni, niektórzy radni przegłosowali, że ja to mam zrobić, ale mi się to wcale nie podoba. Tak? Więc myślę, że państwa kompetencje jako Rady Miasta z kierowaniem się do Rady Powiatu są na tyle duże, że możecie każdy wasz wniosek czy propozycję też tam jako rada skierować. Nie? No teraz tylko rozstrzygnięcie, czy ma to być skierowane jako rada, bo wtedy właściwie bez dużej dyskusji, bo prawda, było dyskutowane na komisji o tym, ale króciutko, tak? I właściwie nikt nie rozstrzygnął w Radzie Miasta, czy rada jest za tym, czy nie. A więc wydaje mi się, że takie skierowanie propozycji do Rady Powiatu, żeby takie coś załatwić, to jest taka trochę ukryta opcja, rada jest za tym, załatwiajmy to, nie? No to ja nie mówię złośliwie, tylko żeby państwo przemyśleli wszystkie kruczki tego, bo załóżmy, że Rada Powiatu odbierze państwa wniosek jako Rada Miasta jest za tym, żeby to wprowadzić, no to wprowadzajmy. Rada Powiatu podejmie decyzję, że na głównych ich drogach będzie 40. Później to wróci do Rady Miasta, a Rada Miasta powie, no nie, ale boczne drogi to już niech zostaną jak były. To trzeba jakiś cały harmonogram szczególików tutaj przemyśleć. Bardzo bym prosił, dobrze? Dobrze, proszę, to ad vocem pan
Wiceburmistrz Mateusz Handel. Szanowni Państwo Radni, Pani Przewodnicząca, bo chyba wszyscy mamy tą samą ideę i to samo nam chodzi po głowie, tylko nie potrafimy tego sformułować, tak? Pamiętam nasze ustalenia i tutaj nawiążę do słów Pana Burmistrza, Pana Radnego Sworznia, czy Pani Wnioskodawczyni, Pani Anety Esnekier. Pamiętam nasze ustalenia, że chodziło o to, żebyśmy my ze starostą przedstawili Państwu wszystkie korzyści oraz skutki wprowadzenia tej strefy, bo na razie rozbiliśmy się o element proceduralny. Stąd ja też Państwu nie przedstawiłem skutków pozostałych, przede wszystkim również finansowych i społecznych. Na razie napisaliśmy tylko o skutkach proceduralnych, czyli musimy rozmawiać z powiatem, bo oni są tu władni, żeby tą strefę wprowadzić. Więc rozumiem, że Państwa intencją by było to, nie że dzisiaj podejmujecie, że wprowadzamy strefę, tylko dajecie nam jakby glejt panu burmistrzowi, żeby rozmawiał ze starostą, abyśmy wspólnie przygotowali projekt wprowadzenia tej strefy, tak? I wtedy pokazali skutki finansowe, społeczne, skutki, jeżeli chodzi o płynność ruchu i wszystko, co jest z tym związane. I dopiero wtedy wspólnie będzie tutaj potrzebna zgoda, podejrzewam, tu pani mecenas by się musiała wypowiedzieć, ale podejrzewam, że trzeba będzie zgody i Rady Miejskiej, i Rady Powiatu, tak? Ale dopiero wtedy wam przedstawimy wszystko i wy na podstawie tej decyzji, tego naszego planu podejmiecie decyzję, czy chcecie tego, czy nie. Tak to zrozumiałem i rozumiem, że wniosek formalny by dotyczył nie wprowadzenia strefy na dzień dzisiejszy, tylko podjęcia dalszych prac, abyście Państwo mogli się zapoznać z wszystkimi skutkami wprowadzenia tej strefy, tak? Taka jest intencja. No właśnie dlatego ja bym chciał to doszczegółowić, żeby poprawić ten wniosek, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dlatego... Bo tak też rozmawialiśmy na Komisji Miejskiej. Czy mogę, Pani Przewodnicząca? Tak, dlatego właśnie jeszcze odczytam zdanie, które de facto mówi dokładnie o tym, o czym Pan Burmistrz teraz wspomniał, czyli ostatnie zdanie z wniosku. Podjęcia współpracy ze starostą mikołowskim w celu realizacji działań zmierzających do wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu. To bardzo proszę, ja może jeszcze tak, Pani Radna przemyśli wniosek. W dalszej kolejności jeszcze Pani mecenas prosiła, chciała się ustosunkować. No jeszcze żebyśmy wiedzieli, tak, może nie wprowadzania samej strefy, bo Państwo jeszcze chyba nie jesteście gotowi, żeby to nawet nie możemy, bo nie mamy decyzji starostwa, tak, ani podjętej decyzji, jeżeli chodzi o radnych powiatowych. Działań, które Państwo pokażą całe spektrum wprowadzenia strefy 30, tak? Czyli my podejmujemy działania, aby móc się merytorycznie w wszystkich aspektach przygotować razem ze starostwem do podjęcia decyzji. Ale nie podejmujemy na dzień dzisiejszy decyzji, tak? Żadnej. Oddaję głos Pani mecenas. Tak, nie decydujemy, czy faktycznie, przepraszam Pani Przewodnicząca, nie decydujemy, czy ta strefa będzie wprowadzona, czy nie, żeby też tak, rozumiem, że chyba nikt nie jest na to dzisiaj gotowy, na taką decyzję. Tak, głos zajmie Pani mecenas, a następnie ogłaszam 5 minut przerwy, każdy sobie przemyśli swoje stanowisko, sformułuje wniosek i wrócimy do dyskusji. Bardzo proszę, jeszcze Pani mecenas. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrzu, Wysoka Rado. Bardzo proszę jeszcze o ciszę. Ja może zacznę od tego, że my tu mówimy o zadaniach, które stanowią wyłączną kompetencję starosty powiatowego, a nie radnych. Z ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika bowiem wprost, że starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych i w ramach tego zarządzania posiada również kompetencje do takiego, a nie innego oznakowania drogi, na przykład oznaczenia znakami wymalowanymi na pasie drogowym 30 km, to znaczy wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu. A zatem odbiorcą ewentualnie Państwa wniosku będzie starosta, a nie rada. Wydaje się, że tutaj ze wszech miar należy przychylić się do wypowiedzi Pana Burmistrza, z której wynika, że jest określony inicjator takich działań i niekoniecznie jest to Rada Miejska Mikołowa, która ewentualnie dzisiaj głosując taki, a nie inny wniosek formalny, stałaby się niejako wnioskodawcą w tej sprawie. Chciałabym zauważyć, że inicjatorom podjęcia takich działań przysługuje na przykład prawo skorzystania z takiej instytucji, jaką jest petycja. Państwo możecie skierować swoją petycję bezpośrednio do organu administracji publicznej, który odpowiada właśnie za tę strefę, jakim jest starosta. Ewentualnie, jeżeli Rada Miejska Mikołowa będzie chciała przychylić się do wsparcia takich działań, to może to zrobić na kolejnej sesji, czy na jeszcze kolejnej, po przedyskutowaniu tych kwestii w komisjach.
Niezależnie od tego, wydaje się, proszę Państwa, że sprawa jest dosyć istotną dla w ogóle mieszkańców, którzy mogą mieć zupełnie rozbieżne koncepcje w tym zakresie. I tutaj wydaje się, że można przeprowadzić z mieszkańcami konsultacje, jako że przepisy wprost stanowią, że w sprawach istotnych dla gminy można przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami. I okoliczność, że na chwilę obecną projekt uchwały poparty został podpisami co najmniej, zdaje się, 300 mieszkańców, nie wyłącza możliwości przedstawienia tego problemu jeszcze szerszemu gremium niż tylko właśnie te 300 podpisów, które się tutaj identyfikuje z wnioskiem. I niezależnie od tego wydaje mi się, że można skierować właśnie Państwa inicjatywę bezpośrednio w formie petycji do organu, jakim jest starosta. A Rada Miejska ewentualnie może się do tego dołączyć, ale niekoniecznie musi. To już w zależności od tego, jakie Państwo wypracujecie rozwiązania w komisjach na kolejnej sesji. Dziękuję bardzo. Wrócimy do dyskusji. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Wznawiamy nasze obrady po przerwie. Panie burmistrzu, wznawiamy już nasze obrady. Bardzo proszę w pierwszej kolejności, ponieważ radna Aneta Snekier poprosiła ad vocem o głos, udzielam jej głosu. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję państwu za poruszenie i pokazanie, jak faktycznie komunikacja i ubieranie rzeczy w słowa jest trudna, żeby do wzajemnego zrozumienia doszło, ale doszliśmy do wzajemnego zrozumienia i ja jakby nie będę wnosiła wniosku formalnego, rezygnuję z tego wniosku formalnego. Równocześnie chcę państwa poinformować, że już dzisiaj też złożyliśmy jako komitet odpowiednie dokumenty w starostwie, tak żeby tą współpraca jakby została uruchomiona przez komitet, który jest przekonany razem z mieszkańcami do tej idei. I jedyne, o co państwa proszę, to o to, żeby po prostu wspierać nas w działaniach, w rozmowach i w ustaleniach, a nie, proszę nie traktujcie tego jako przymus do tego, żeby głosować za tym, że strefa będzie, bo do tego jeszcze trochę czasu jest. Chodzi o to, żeby uruchomić w ogóle myślenie o uspokojonym ruchu i też bardzo chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę, żebyśmy nie nazywali tego strefą 30, tylko strefą uspokojonego ruchu, bo tu jest znaczna różnica. Dziękuję bardzo. Przypominam, że pani radna Aneta Snekier wycofała swój wniosek formalny. Rozumiem, że zgłoszenia do dyskusji w dalszym ciągu są. Ad vocem w pierwszej kolejności pan radny Jarosław Sworzeń. Pani przewodnicząca, zasadniczo głos pani mecenas rozwiał moje wątpliwości. Już tylko na marginesie chciałem dodać, że jeżeli dysponujemy przykładami miast, gdzie udało się te rozwiązania wdrożyć, to także w tym aspekcie proceduralnym, którym jak się wydaje na tym etapie faktycznie jesteśmy, warto i tutaj podejrzeć, jak te kwestie były rozwiązane w innych miastach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam dodać, że głos pani mecenas tutaj był taki sam jak głos pani radcy prawnego Anny Palki w opinii, która została przez pana burmistrza złożona do Rady Miejskiej i też w związku z tą opinią komisja podjęła taką, a nie inną opinię. W dalszej kolejności ad vocem o głos poprosił Mateusz Handel, pan wiceburmistrz. Ad vocem pani radnej Snekier, zgodnie z ustaleniami, które robiliśmy na komisji miejskiej, tak? My się zobligujemy, że będziemy ze starostwem współpracować w ramach, jeszcze raz to powtórzę, żeby nie było wątpliwości, nie wprowadzenia strefy, bo to państwo podejmą decyzję i również na pewno będą przeprowadzone konsultacje, ale pokazania skutków, plusów, minusów, skutków finansowych. Natomiast nie będziemy mówić o tym, czy to będzie wprowadzone, czy nie, bo to nie jest nasze zadanie. Państwo mnie prosili na komisji, chyba dwie komisje wstecz, o pokazanie skutków finansowych. Ja w pierwszej kolejności chciałem załatwić te sprawy proceduralne, czyli sprawy z powiatem, ale oczywiście my też staniemy przed dylematem koniec końców, ile to kosztuje. Więc chcemy do tego się przygotować i z naszej strony obiecujemy, że te materiały przygotujemy w ramach następnych etapów, jak już ze starostą będziemy współpracować. Dziękuję, bardzo proszę. W dalszej kolejności pani radna Stanisława Hajduk-Bies. Troszeczkę niezręcznie, dlatego że zwrócono mi uwagę, że zajmujemy się tą sprawą w niewłaściwym miejscu sesji. Dlatego że w tej chwili pracujemy nad uchwałami. Troszeczkę żeśmy odeszli, ale skoro już jestem i mogłabym wyrazić swoje stanowisko, tu nie tylko chodzi o sprawy proceduralne, ale również w tej propozycji chodzi o sprawy merytoryczne, bo pani się odwoływała w tej prezentacji do spraw bezpieczeństwa. Myślę, że wszystkie parametry i okoliczności brane są pod uwagę przy wyznaczaniu w mieście bezpiecznej prędkości. Czyli ktoś zdecydował, że w naszym mieście 40 jest bezpieczna. Mam przynajmniej takie złudzenie. Natomiast ja mam inne pytanie. Jak przekłada się ograniczenie prędkości do 30 na naszą ekologię? Wiadomo, że przy mniejszej prędkości wymusza to na nas użycie niższego biegu i to jednak to się przekłada na inny rodzaj jazdy, tak? No i na ekonomię, czyli możemy powiedzieć, że nieekologicznie i nieekonomicznie.
I to też są argumenty, które gdzieś powinniśmy wziąć pod uwagę. Ja zgadzam się, że są miejsca w naszym mieście, gdzie powinno się zminimalizować do 30, ale to jest kwestia miejsc, natomiast nie strefy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Aneta Esnekier, ad vocem. Ja z premedytacją i nie przewydłużałam prezentacji, skoncentrowałam się tylko na takich czterech jakby najistotniejszych aspektach, ale nawiązując do aspektu ekologicznego, to są dwa rodzaje wniosków wynikające z badań. Jeden jest taki, że to nie ma wpływu na zwiększenie emisji spalin, a inne pokazują, że nawet delikatnie niektóre parametry z tych spalin, czyli jakby niektóre pierwiastki z tych spalin są obniżone nawet. Właśnie ze względu na to, że nie ma hamowania, przyspieszania, tylko jest płynność ruchu. Ale ja myślę, że faktycznie jakby to o tym będziemy rozmawiać, o takich szczegółach, właśnie po to są te rozmowy ze starostwem uruchomione, żeby o takich szczegółach rozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, o głos poprosił pan radny Krzysztof Jakubiec. Ja myślę, że my jesteśmy w złym miejscu tej całej dyskusji, bo najbliższe dwa lata spowodują, że miasto przez budowę centrum przesiadkowego będzie miało zmienianą organizację ruchu kilkakrotnie albo kilkanaście razy. Przebudowa wiaduktu również i tak to miasto będzie stało i tak. Oczywiście ten wniosek, żeby te koszty, to wszystko za i przeciw, jak najbardziej możemy ten temat ze starostwem próbować ustalić i wyjaśnić. Natomiast powiem tak, jeżeli jazda na pierwszym i na drugim biegu jest ekonomiczna i nie smrodzi, to już w cuda nie wierzę. No nie wiem, kto zapłacił za tą ekspertyzę. W każdym razie nie uwierzę w to, bo to widać na tych naszych wskaźnikach w samochodach, jak się rusza i jak się jedzie na drugim biegu, jakie jest zużycie paliwa i ile tych spalin wtedy wychodzi. I uważam, że coś możemy zacząć w tym kierunku robić, ale jakiekolwiek decyzje i rozwiązania nie wcześniej, jak już będzie Mikołów miał centrum przesiadkowe i rozpracowany ten układ komunikacyjny. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja może proponuję zakończyć dyskusję tutaj w tym punkcie na ten temat. Przełożymy ją sobie, na pewno wrócimy, ponieważ jest to temat palący i zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Tak, bardzo proszę o przygotowanie głosowania nad wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji. No myślę, że tutaj no nie jest czas, też miejsce na argumenty, co jest ekonomiczne, co jest nieekonomiczne. Do tej rozmowy na pewno wrócimy. Ja w informacjach też podam Państwu, że tematem następnej sesji będzie współpraca na płaszczyźnie miasto-powiat. Będzie tutaj u nas gościem pan starosta, do którego jak najbardziej będzie można wtedy zwrócić się z taką prośbą, wnioskiem. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wnioskiem formalnym w sprawie zamknięcia dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Większością głosów. W takim bądź razie zamykamy dyskusję. Przechodzimy do następnego punktu. A to już jest koniec, tak? Nie. Momencik, my jesteśmy w punkcie, bo teraz się pogubiłam. Wycie nadania na ulicy. Punkt piąty, tak? Jesteśmy w punkcie piątym. Informacje przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od przewodniczącej Rady Dzielnicy Kamionka Doroty Pytel oraz przewodniczącego zarządu Dzielnicy Kamionka Andrzej Kamiński. Rada Dzielnicy na wniosek mieszkańców naszej dzielnicy zwraca się z prośbą do Urzędu Miasta o konsultacje związane z poprawkami do wyłożonego planu zagospodarowania przestrzennego naszej dzielnicy. Mając na uwadze dobro miasta oraz potrzeby naszych mieszkańców, proponujemy wspólne prace, które powinny prowadzić do wypracowania kompromisu przed drugim wyłożeniem wyżej wymienionego planu. Proponujemy cykliczne spotkania z projektantami i mieszkańcami, dzieląc dzielnicę na odcinki. Dyskusja w mniejszych grupach ułatwi wysłuchanie wszystkich wnioskodawców.
Spotkania proponowane przez nas powinny prowadzić do wysłuchania stron zainteresowanych planem zagospodarowania dzielnicy i wypracowania kompromisu. Rada Dzielnicy zobowiązuje się zająć organizacją techniczną takowych spotkań i będzie starała się prowadzić mediacje między stronami. Naszym obowiązkiem jest dbanie o dobro naszych mieszkańców. Rozumiemy też, że zadaniem Urzędu Miasta jest rola służebna na rzecz mieszkańców. Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji i jak najszybsze podjęcie współpracy. Do Rady Miejskiej wpłynęło to do informacji, natomiast pismo jest do Urzędu Miasta, do Pana Burmistrza skierowane. Do Rady Miejskiej wpłynęła również skarga na Burmistrza Miasta Mikołowa w przedmiocie naruszenia ustawy o petycjach. Skierowałam to pismo na komisję numer 9 i bardzo proszę o zajęcie się sprawą. W dalszej kolejności wpłynęło pismo od prezydenta Bytomia, informacja o uroczystościach związanych z obchodami setnej rocznicy powołania Wojciecha Korfantego na komisarza plebiscytowego. Te uroczystości już się odbyły, dostali Państwo też, u nas niestety z poślizgiem to wpłynęło do Rady, dostali Państwo informacje wcześniej też mailem. Wpłynęło pismo ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W załączeniu przez Państwa przyjętą podczas posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uchwałę w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce. Zgodnie z jej treścią Zarząd Związku rekomenduje organom stanowiącym gmin i powiatów podjęcie w 2020 roku inicjatyw upamiętniających wyżej wymienioną rocznicę. W związku z powyższym ja bym bardzo prosiła, żeby Komisja nr 1 do spraw samorządu zajęła się tym bardziej szczegółowo. Z Rady Gminy Suszec wpłynęła do wiadomości, wpłynął apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ubytków dochodów z tytułu obniżek stawek podatku PIT. Podobny apel wpłynął Rada Gminy Krupiński Młyn. Krupski Młyn, tak. W dalszej kolejności informacje. 1 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze zarządu OSP, w którym jako Rada Miejska uczestniczyliśmy wspólnie z panią przewodniczącą komisji nr 6 Eweliną Kuklą. 6 lutego odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, na której wybrane zostało prezydium i tak przewodniczącym został Jan Sojka, zastępcami Julia Wójcik-Beniamin Bożek, a sekretarzem Kinga Kapuścik. 12 lutego odbyło się też zebranie sprawozdawcze dzielnicy Kamionka, 13 lutego zebranie sprawozdawcze w Śmiłowicach, 17 lutego zebranie w Mokrym zorganizowane przez mieszkańców sołtysa i radną w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. 24 lutego, w dniu wczorajszym, odbyła się komisja miejska, również poświęcona tematowi szybkiej kolei. W dalszej kolejności w lutym odbędzie się jeszcze zebranie wiejskie w Bujakowie 26 lutego, 3 marca zebranie wiejskie w Borowej Wsi sprawozdawcze, 4 w Mokrem, a 5 w Paniowach. Kolejna informacja. W związku z przystąpieniem do pisania strategii miasta chciałam wstępnie poinformować wszystkich Państwa radnych oraz sołtysów i przewodniczących dzielnicy Kamionka. Oficjalne zaproszenie jeszcze Państwo dostaną, ale chciałam poinformować o harmonogramie prac, licząc, że wszyscy Państwo radni aktywnie włączą się w pisanie tego dokumentu. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenie przygotowujące do udziału w warsztatach. Warsztaty będą dwudniowe, podczas których będzie opracowywany ten dokument. I podzielone są na 3 takie grupy: warsztaty gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Szkolenie odbędzie się 2 kwietnia w godzinach od 14 do 17. Tematem szkolenia będzie zarządzanie strategiczne i bardzo bym Państwa prosiła, żeby potem aktywnie uczestniczyć w tych warsztatach, o udział również w szkoleniu. Szkolenie jest skumulowane, 3-godzinne. Warsztaty wszystkie odbywać się będą potem w godzinach od 10 do 17. Dokładne daty Państwo otrzymają w zaproszeniach. Na wniosek też, który pojawił się na wczorajszej Komisji Gospodarki Miejskiej, w następnym tygodniu zostanie zwołana sesja nadzwyczajna, w której jako Rada podejmiemy
decyzję i ustosunkujemy się do tematu szybkiej kolei, która przechodzić ma przez nasze miasto. I w związku z tym bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o pozostanie 10 minut po naszym posiedzeniu i tutaj wspólnie z Panią Mecenas podejmiemy decyzję, w jakiej formie podejmiemy to nasze stanowisko. Z moich informacji to wszystko. Kolejny, wpłynęły jeszcze odpowiedzi, przepraszam, na wnioski i postulaty i zapytania z poprzedniej sesji. Są one wszystkie do wglądu. I teraz to wszystko. Kolejny punkt, informacje burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał. Bardzo proszę, oddaję głos. O, szanowni Państwo, jak co sesja, przesłałem Państwu wszystkie szczególiki, jak funkcjonował urząd w ostatnich prawie 2 miesiącach. Prosiłbym o zapoznanie się z wszystkimi szczegółami. Sprawozdanie z realizacji uchwał przekazałem, a pozwolę sobie, korzystając z dzisiejszej sesji i tematu, nad którym pracowaliśmy w urzędzie kilka miesięcy, przekazać Państwu informację, że już od tego miesiąca w szkołach obsługa, jak i administracja mają podwyższone uposażenia. Ale w związku z tym, że różne opinie i bym powiedział nawet plotki na ten temat krążą, chciałbym Państwu przedstawić, że na 293 osoby, które w naszych szkołach tworzą obsługę i administrację, wśród osób obsługi wzrost płac na jeden etat, w związku z tym, że zmieniła się minimalna podstawa i razem ze związkami zawodowymi wypracowaliśmy akceptowalny przez związki zawodowe, a następnie przez wszystkich pracowników system. W obsłudze pensje wzrosły mniej więcej od 500 do 700 zł na jeden etat. Natomiast w administracji w okolicach 200 do 400 zł. Chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że analizując wszystkie szczegóły i pertraktując ze związkami zawodowymi, jak się to ma odbyć, mogę stwierdzić, że podwyżki otrzymali wszyscy. Natomiast jest kilka osób, które ze względu na to, że otrzymywały od dyrektorów stałe premie uznaniowe, wysokie stałe premie uznaniowe, u tych osób uregulowanie nowej siatki płac mogło spowodować, że 2-3 osoby, które były stale premiowane wysokimi premiami uznaniowymi, nie odczuły takiej podwyżki. Natomiast to, co Państwu powiedziałem, to uregulowało podwyżkę w zdecydowanej większości wszystkich pracowników szkół i przedszkoli, obsługi i administracji. Mniej więcej naszą gminę będzie to kosztowało ponad 900 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli ktoś by jakieś wyjaśnienia czy bardziej szczegółowe informacje chciał uzyskać, to służę może w Wydziale Oświaty już jakimiś konkretami. Natomiast tutaj chciałem taką ogólną informację przekazać. Teraz w lutym pierwszy raz wchodzą te wszystkie podwyżki, w związku z tym, że wchodzą nie od początku lutego, to będą one częściowe, dopiero cały marzec obejmą jako jeden pełny miesiąc, no a później już będą na stałe obsłudze i administracji wypłacane. Też dodam, że te wyliczenia nie obejmują też premii uznaniowej, którą dyrektor i tak może jeszcze tych pracowników premiować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Bardzo proszę. Pan radny Jarosław Sworzeń. Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Interpelację przygotował Klub Radnych OKS. Pozwolę go sobie odczytać w całości. Interpelacja dotyczy rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Mikołowie, uwzględniającej potrzeby mieszkańców w różnym wieku. Interpelacja oczywiście skierowana do burmistrza miasta Mikołowa. Szanowny panie burmistrzu, Mikołów, ogród życia. Hasło to dobrze kojarzy się już wielu naszym mieszkańcom oraz osobom, które dopiero co wybierają Mikołów na swoje miejsce zamieszkania. Miasto coraz częściej postrzegane jest jako dobra przestrzeń do życia. Podkreśla się odpowiednią lokalizację, dość dobre połączenie z dużymi miastami województwa śląskiego, brak przemysłu ciężkiego. Chcąc jeszcze bardziej zaakcentować przesłanie płynące z hasła ogród życia, chcielibyśmy, aby Mikołów był również miastem, w którym mieszkańcy mogą w aktywny i atrakcyjny sposób spędzać czas wolny oraz gdzie faktycznie mogą odpocząć. Widzimy, że infrastruktura rekreacyjno-sportowa jest systematycznie w Mikołowie rozwijana. Cieszą nas orliki, pływalnia, hala sportowa, stadion lekkoatletyczny, pump track, nowoczesne boisko przy szkole, przy szkołach i na lecie, czy place zabaw. Niewątpliwym atutem naszego miasta jest także Śląski Ogród Botaniczny oraz stężnia, która ma być oddana do użytku jeszcze w tym roku. Uważamy, że tę inwestycję należy rozwijać, ponieważ są bardzo duże oczekiwania społeczne z tym związane, w szczególności wśród osób starszych. Wsłuchując się również w głos młodszych mieszkańców, wnioskujemy o dalszą rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej, która spełni oczekiwania dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Mamy na myśli inwestycje, których w Mikołowie ciągle brakuje, a w innych miastach cieszą się dużą popularnością. Skatepark, wodny plac zabaw, tor downhill, tor rolkowy. Biorąc pod uwagę m.in. długotrwały proces inwestycyjny, wnioskujemy o rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji tych inwestycji już w tym roku. Prosimy o odpowiedź, które procesy inwestycyjne można rozpocząć jeszcze w roku 2020. Równocześnie zwracamy się z prośbą o dalszą rozbudowę i modernizację placów zabaw zgodnie z obowiązującymi trendami w doborze elementów i materiałów, z których elementy są wykonane. Tutaj takie elementy jak trwałość, bezpieczeństwo, estetyka. Uwzględnienie w planach centralnego placu zabaw na mikołowskich plantach wydaje się być tutaj szczególnie ważne. Zwracamy uwagę na rozłożenie wyżej wymienionych inwestycji w różnych częściach Mikołowa z uwzględnieniem sołectw. Z wyrazami szacunku radni klubu OKS. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W dalszej kolejności pani radna Anna Chrapek-Budacz. Bardzo proszę. Głos. W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców osiedla Mickiewicza stałym problemem zalewania piwnic bloku numer 20, w którym zlokalizowana jest też przychodnia zdrowia na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie tych piwnic, mam zapytania. Jak miasto ma rozwiązany system sprawnej kanalizacji na osiedlu Mickiewicza? Ile lat jest używana sieć? Jak często są modernizacje sieci i jej kontrole? Jaka jest awaryjność tej sieci, na przykład zatkane studzienki, konieczność wymiany rur? Jakie są planowane zmiany usprawnienia sieci na przyszłość? Też mam taką bieżącą prośbę w imieniu mieszkańców o bieżący monitoring zatkanych studzienek na właśnie osiedlu Mickiewicza pomiędzy blokami numer 20 i 18, w którym właśnie w dniu dzisiejszym na przykład wystąpiły problemy, oraz zalewanych i zaniedbanych piwnic właśnie w bloku numer 20. W związku z tym prośba o wykonanie kratek kanalizacyjnych do odpływu wody w piwnicach oraz odkażenie piwnic z bakterii, bo jest tam nieprzyjemny właśnie taki zapach, po zalaniu piwnic i po staniu, stałym staniu wody w tych piwnicach, z uwagi na zdrowie mieszkańców, no i te bezpośrednio jest sąsiedztwo przychodni zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Andrzej Sukiennik. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. W związku właśnie z nasilającym się zagrożeniem koronawirusem, czy nasze szpitale miejskie są przygotowane do akcji zakaźnej i czy
zagrożenie kryzysowe jakieś przedsięwzięło w tym kierunku, typu organizowanie dla lekarzy jakichś kombinezonów i tym podobnych spraw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następnie ja poprosiłam o głos. Mam takie zapytanie, na jakim etapie, panie burmistrzu, jest modernizacja oświetlenia latarni na ulicy Rybnickiej? Na ulicy Rybnickiej. Dziękuję. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. W związku z powyższym odpowiedzi burmistrza Mikołowa na interpelację. Kolejny punkt. Bardzo proszę. Może odpowiem tylko na pilne pytanie pana radnego Andrzeja Sukiennika. Nie jest to nasz zakres działań, szpitale i przychodnie. Jest to jakby działka starosty. Ja mogę jedynie na swoje odczucia, może trochę fachowca, bo w farmacji, tak, ale powiem, że na moje odczucie nikt nie jest na to przygotowany właściwie. Tak. Gdyby rzeczywiście wybuchła jakaś epidemia, to miejsca w szpitalach można policzyć na palcach kilku rąk. Tak. Dziękuję bardzo. Pan zastępca burmistrza Mateusz Handel. Pani przewodnicząca, odpowiadając na pani pytanie, jesteśmy w trakcie przygotowywania procedury przetargowej do tego zadania. Także zgodnie z założeniami będzie w tym roku to zadanie, ten projekt wykonany wraz z pozwoleniami. Natomiast odpowiadając na interpelację pani radnej Anny Chrapek, część zadań faktycznie jest skierowana do nas i czy do naszej spółki miejskiej. Natomiast proszę pamiętać, że wspólnota, już to powiedziałem, tak, jest tam na Mickiewiczu 20, jest wspólnota mieszkaniowa. Także gmina nie jest tam stuprocentowym właścicielem i część, o których pani tutaj wnioskuje, należy do zarządu wspólnoty, a nie do nas. My oczywiście jesteśmy tam współudziałowcem, bo mamy tam również swoje mieszkania, ale nie jesteśmy tutaj w 100% kompetentni. Także my tutaj z panem burmistrzem te pani pytania przeanalizujemy, co należy do naszej kompetencji, a co nie i wskażemy. Tutaj ad vocem pani radna Anna Chrapek-Budacz, bardzo proszę. Właśnie zamiar przeanalizowania. Podkreślę jednak, że pytanie w głównej mierze dotyczyło sieci kanalizacji na całym osiedlu Mickiewicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym punkcie punkt został wyczerpany. Ostatni punkt, wolne głosy. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Ewa Chmielosz. Szanowni państwo, szanowni mieszkańcy, z tego miejsca chciałam pozwolić sobie zaapelować do wszystkich. Od 10 lutego do 10 marca trwają konsultacje społeczne w sprawie planów Centralnego Punktu Komunikacji CPK. Konsultacje, udział w tych konsultacjach jest indywidualny oraz zbiorowy. Zachęcam i apeluję do wszystkich państwa, zarówno mieszkańców sołectwa Mokre, Bujaków, Paniowy, Śmiałowice, aby weszli na stronę konsultacje.cpk.pl, pobrali formularz konsultacyjny i wyrazili swój sprzeciw odnośnie planów związanych z naszym terenem i rozwojem kolei szybkobieżnej. Ja myślę, że należy z naszej strony zrobić wszystko, aby zapobiec dewastacji naszego terenu, tego miejsca. Bardzo proszę o działanie, o podjęcie kroków. Każdy z nas może indywidualnie zaprotestować i wyrazić swoje zdanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. O głos wcześniej poprosił pan sołtys Paniów Jan Gaura. Bardzo proszę. Bardzo proszę do mikrofonu. Szanowny panie burmistrzu, pragniemy zasygnalizować problem, z jakim borykają się pacjenci poradni filia numer 3 Mikołów Paniowy. Są to mieszkańcy sołectw Borowa Wieś, Paniowy, Śmiałowice. Sprawa dotyczy około 2300 zarejestrowanych poradni mieszkańców, pacjentów. Spływają do nas liczne skargi mieszkańców,
którzy alarmują niedogodności, kilkudniową nieobecność lekarzy, małą liczbę godzin świadczonych usług, tygodniowe oczekiwanie na wypisanie recepty oraz brak wizyt domowych dla osób starszych. Podejmowaliśmy już interwencje w starostwie, również przy współpracy z radnymi. Sytuacja była rozpoznawana w tym miejscu, w naszej poradni, przez starostwo i prezesa spółki Centrum Zdrowia. Otrzymaliśmy ustną odpowiedź, że problem polega na dużej mierze na braku lekarzy. Dziwi nas to, gdyż poradnie niepubliczne jakoś radzą sobie z personelem medycznym i dobrze świadczą swoje usługi. Kiedyś poradnia nasza była czynna około 50 godzin tygodniowo. Obecnie to 30-33 godziny tygodniowo i bez wizyt domowych. To stanowczo za mało przy takiej liczbie pacjentów. Zwracam się do pana burmistrza o interwencję w tej sprawie. Wiemy, że obecnie zachodzą zmiany na stanowisku prezesa spółki Centrum Zdrowia. Na wypadek, gdyby w najbliższym czasie nie nastąpiła poprawa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na naszym terenie, to proponujemy rozważyć możliwość przejęcia naszej poradni przez niepubliczny przedmiot. Ja już w tamtym roku byłem też u pana burmistrza, rozmawialiśmy, no sytuacja się nie poprawiła. No, teraz jest coraz więcej skarg mieszkańców na właśnie ten nasz ośrodek zdrowia. I tutaj nie tylko pana burmistrza, ale chciałem poprosić państwa radnych o zapoznanie się z tą sytuacją i pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji, która jest w tym ośrodku właśnie zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj proszę o złożenie pisma. Temat zostanie przekierowany na komisję numer 6. Bardzo proszę panią przewodniczącą o zajęcie się też na najbliższym posiedzeniu tym tematem. Jeszcze państwa chciałam poinformować, że tematem wiodącym najbliższej sesji, tak jak wcześniej wspomniałam, będzie współpraca pomiędzy miastem, naszą gminą, a starostwem. Pan starosta sam wyraził chęć przybycia na nasze posiedzenie, na nasze obrady i myślę, że dwa tematy, które tutaj się pojawiły podczas naszej dzisiejszej sesji, jak strefa uspokojonego ruchu oraz kwestia przygotowania na atak wirusa, jak najbardziej będą to pytania odpowiednie, żeby skierować do pana starosty. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Ja przypominam, bardzo proszę państwa radnych o pozostanie 10 minut właśnie w temacie przygotowania wspólnego stanowiska odnośnie centrali CPK. Dziękuję bardzo. Zamykam 20. sesję Rady Miejskiej Mikołowa.